Gdzie mój ziom? Co to? Gdzie mój nowy koleżka? Oto i on. Stary, co robisz? Spokojnie, ciągle to robimy. Nie trafisz stamtąd do basenu. Nie skaczę do basenu, tylko do jacuzzi. Nie. Tak. Tu jest za mało wody. Skacz. Nie rób tego. Skacz. Muszę, bo Leighton tego chce. Sam słyszałeś. Stary, świetnie się dziś bawiliśmy, ale może jednak zejdź. W środku widziałem skrabu. Może... skaczę. Nie żyje? Może. Jacuzzi. To zupełnie bezpieczne. Dobra. Tylko podwiń kolana i osłoń szyję. Szyję? A co będzie, jeśli nie trafię? Traf. Trudno usunąć krew z patio. Teraz my? W mordę. Dawaj, lecimy. Ściągaj koszulkę. Wszyscy każą mi ściągać koszulkę. Lecę. Gdzie Noah? Ta kanapa to odlot. Też dam ci odlot. Cześć, skąd się wzięłyście? Zatańczysz? Świetny pomysł. Uwielbiam tańczyć. Wysoko tu, skacz, śmiało. Dasz radę. Jest bardzo płytkie. Skoczę do basenu. Nie, nie. Tylko nie to. W ten sposób Miles trafił na wózek. Serio? Tak. Dobra. Wolisz jego ode mnie? Masakra. Skacz. Jeszcze nie jestem w docelowej formie. Możemy porozmawiać później? Chcę teraz, kiedy on jest tam. Zostawię was i wrócę na górę. Nie, nie. Dasz radę. Skacz. Tak bardzo cię kocham. Daj mi kolejną szansę. Przestanę cię okradać. No dobra. Lecę. Boże, nie wierzę, że to zrobiłem. Ann uważa, że nie umiem być spontaniczny. Nie cierpiała, kiedy skarżyłem się na pracę. Ciągle jedliśmy łososia. Ale teraz wszystko się zmieni, bo właśnie wskoczyłem do jacuzzi. Bardzo ci dziękuję. Spoko, Luz. Ale kim jest Ann? Chwila. No? Jak nazywa się twoja firma PR? Pracujemy w Goldman Personal Research. To wcale nie znaczy PR. Ile masz lat? 23. A tak naprawdę? Dobra, 19. 17. Mój Boże. No, a to licealistki. Kurwa, tata wrócił. To straszny kutas. Ten dom był zbyt ładny. No, a to dzieci. O Boże. Musimy iść. Zdjąłeś koszulkę. Owszem, to 17. To znaczy? 17-latki, spadamy. Zbieraj się i ruchy. Dobry wieczór. Znowu. Tatusiu, nie bądź zły. Ile masz lat? 17. Poważnie? Proszę pana, wyjaśnię. Stary, jesteśmy rówieśnikami. Co robicie z bandą nastolatek? Po pierwsze, nie znaliśmy ich prawdziwego wieku. W ogóle. Oszukały nas. Totalnie. Powiedz mi. Rzecz w tym... Pragnę tego, co masz w życiu. Pragnę twojego domu. Mojego domu? I córki. Nie twojej, po prostu córki. Dziewczynki. Słucham? Chłopczyk też byłby całkiem fajny. Co ty pierdolisz? No właśnie. Wcale nie chcę, żeby twoja córka była moją. Pomóż, stary, nie wiem, co robić. Niech wszyscy się uspokoją. Tak. Dobra. Jestem spokojny. Wiej! Serio? Potpourri?